w moim nowym vlogu. Właściwie to witamy się, jest godzina przed 8 i jest czwartek, Wielki Czwartek. Ja zaczynam ten dzień, dzisiaj dużo się będzie działo, więc zaczynam ten dzień dosyć wcześnie, mimo tego, że mam wolny dzień od szkoły, nie muszę, wiecie, iść do pracy, a jednak wstaję wcześniej. Muszę umyć głowę, bo trochę jednak te włosy moje są takie już nieświeże, mam ochotę sobie dzisiaj odświeżyć. I co jeszcze? Czekam teraz na telefon od pana prezesa ze spółdzielni, bo ma do mnie przyjść jakiś pan techniczny tam do mojej ruderki, żeby powiedzieć mi dokładnie, co jest co, bo tam są jakieś różne rurki, nie rurki i wiecie, pasowałoby wiedzieć, co jest od czego. Więc ma przyjść. No i ma mi teraz właśnie zadzwonić, powiedzieć, kiedy by to było, w sensie o której godzinie. No potem, wiecie, coś sam poogarniać muszę do obiadu, bo nie mam w ogóle dzisiaj nic na obiad. Mam zupę wieczorkową, no ale to jest trochę za mało i trzeba tam coś dorobić, więc jakieś pewnie kotlety sobie wegańskie zrobię, czy jakieś pulpety. I potem o 11 przychodzą do mnie dzisiaj ludzie na próbę. Próba dzisiaj taka, wiecie, muzyczna, zespołowa u mnie się będzie odbywała. Przygotowujemy się do takiego koncertu w okolicach Dnia Dziecka, ale to nie będzie dla dzieci wcale, tylko, znaczy może też być oczywiście, ale to będzie taki, no, rodzinny koncert, w sensie takim, że dla rodzin na przykład, bo będzie to koncert z piosenek, z bajek, musicali, znaczy bardziej tak, wiecie, bajek, ale takich tych, takich, no, które ogląda się teraz, wiecie, mogą oglądać i dzieci, i dorośli, więc takie bardziej musicalowe, no, także taki koncert przygotowujemy, no i przychodzą do mnie właśnie o 11. O 13 mam spotkanie z panem od drzwi, w sensie z firmy takiej, wiecie, która zajmuje się drzwiami, oknami i tak dalej, bo no chciałabym, żeby mi tam wymienili jedne drzwi, bo są strasznie brzydkie, są takie, jak wam mówiłam, takie sklepowe brzydkie, zresztą chyba widzieliście, więc chciałabym te drzwi wymienić, więc chcę zobaczyć dzisiaj, co on mi powie, co ja mogę tam w obrębie tej całej klatki, tego takiej poczekalni, którą sobie tam chcę stworzyć, co ja tam mogę, bo tam musi być trochę, wiecie, dźwiękoszczelnie bardziej i w ogóle. Więc tak, no i, no i potem pewnie dopiero jakieś, wiecie, usiądę na spokojnie, w sensie jakiś obiad zjem, może jakiś spacer, bo dziś ma być piękna, absolutnie piękna pogoda, aczkolwiek no trochę też trzeba posprzątać, ale no chciałabym to jakoś tak zrobić, żeby spacer też się mógł odbyć, chociaż na trochę. Mam nadzieję, że się to uda, zobaczymy. No ja nie narzucam sobie, oczywiście nie musi być tak, ale no może się uda. No i co, no trochę posprzątam, trochę poogarniam. Wieczorem, oprócz tego, no że jest w ogóle, wiecie, Triduum teraz się zaczyna tam w kościele katolickim. No ale oprócz tego ja mam też webinar, niestety szkoleniowy taki obowiązkowy z mojej uczelni, w sensie z tego, ze szkoły psychoterapii. No więc też tak, no muszę na nim być po prostu, więc jakoś to muszę pogodzić wszystko. No i tak, no i taki dzisiaj dzień, także dzisiaj dużo, 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 absolutnie dużo się będzie działo. Więc słuchajcie, teraz idę myć głowę, czekam na ten telefon, nie wiem, idę umyć głowę, a się okaże pewnie, że będzie dzwonił ten prezes, ale no nic, to jakoś sobie poradzę. Także widzimy się później. No ja sobie, słuchajcie, moi drodzy, zastanawiam się jeszcze przy okazji, tutaj już sobie rozłupuję pipinki z cebuli, żeby zrobić jajeczka na Wielkanoc. Mam jeszcze drugą cebulę też, mam żółtą i czerwoną, więc sobie zrobię. Co będę jeszcze robić, to wam zaraz opowiem. Wam jeszcze pokażę. Piłam sobie taką szyneczkę. Czekajcie, o, ona jest tu w lodówce. O, taka, ojejku, duża dosyć. Piłam sobie taką, słuchajcie, szyneczkę, którą zapekluję dzisiaj na noc i jutro będę ją gotować. Także też będzie do zjedzenia. Potem się pewnie, potem sobie pewnie zrobię także połowę i połowę zamrożę. Jeszcze sobie, słuchajcie, kupiłam, zaraz pokażę, taką małą polędwiczkę. Taka mała. Sam raz do koszyczka, znaczy no, sam raz do koszyczka, no duża bardzo jak na coś do koszyczka w sumie. Ja nie mam dużego koszyczka, więc nie wiem, czy ja jej też nie przekroję. Pachnie ładnie, wędzoneczka.
No, także, także to mam. No i to, nie wiem, to coś, już coś tu widzę, że za dużo chyba tego wszystkiego porobiłam, bo my tego pewnie nie zjemy wszystkiego, bo ja sobie tyle będę je nie jemy. Ale dobra, święta są, to można by było, to można by było to ogarnąć. Zobaczymy, pomyślę nad tym, muszę jeszcze sobie to przemyśleć. A schowam to w sumie do tej samej szuflady. O, niech sobie leży. Zrobię sobie teraz herbatę. Herbatka. W czym bym ja chciała się napić herbatę? No dobra, w małym kubeczku się napiję herbatki, bo potem będę piła w takim kubeczku. No i teraz trzeba wybrać herbatę. No haha, co my tu wybierzemy? To jest chyba poziomkowa. Tak, tak. I ja sobie tą poziomkową zrobię. Ona jest bardzo dobra. Dobra, to będzie poziomkowa herbatka. No dobra, jestem z herbatką. No jeszcze z pieskiem. Chodź, 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 chodź. Proszę bardzo. Tak, dzień dobry. Witam się z wszystkimi. Powiedz, cześć. Jestem zarośniętym małpeczkiem. No, kiedyś trzeba iść do fryzjera, prawda? Mhm. Trzeba będzie, bo wiosna przyszła i będzie pieskowi gorąco. Wezmę sobie moje poranne witaminki D i tak dalej, witaminka A, witaminka D. Fajna, bo jest z pryskaczem, cikaczem. Dobra, i łatwo się ją aplikuje. Dobra. Okej, okay. Czy co się tutaj stało? O, opakowanie jeszcze. A, to jeszcze parę orzeszków jest. Dobra, spoko. Ruszam sobie z herbatką. Słuchajcie. Więc tak, zdążyłam, jak widzicie, umyć włosy. Wyglądam już tak fajnie, jak człowiek. Ubrałam się, wybrałam sobie właśnie taką sukieneczkę kolorową, fajną, bawełnianą, bardzo ją lubię. W Krakowie jest piękna pogoda, w zasadzie od wczoraj, od wtorku się tak troszeczkę zaczęło robić cieplej. No ale piękna pogoda, naprawdę, już wczoraj to było naprawdę super, dzisiaj też ma być ładnie, no jutro, święta też mają być bardzo ładne, także no, piękna pogoda. I co Wam muszę powiedzieć, przed tym, zanim poszłam się umyć, na szczęście zadzwonił Pan Prezes, to znaczy jak do Was nagrywałam w ogóle, to on dzwonił, ale jak ja nagrywam, no to mi jakby telefon nie przerywa, więc nie dodzwonił się do mnie i ja zobaczyłam, że dzwonił. Do niego odzwoniłam, no i się okazało, że dzisiaj na godzinę 11 przychodzi pan taki ten, taki techniczny, powiedzmy jakiś kierownik, który tam zna się na rzeczach, które wiecie, są tam no od wielu lat i wiadomo jakby co to jest i tak dalej, więc fajnie. Przyjdzie o tej 11, więc tam wszystko, mój mąż pójdzie tam wszystko mu wyjaśni, to już ja tam nie jestem potrzebna, bo ja się tam nie znam na tym, wiecie, jaka rura, do czego jedzie i po co ona jest i tak dalej, to co mi tam, po co mi to wiedzieć. No, więc, więc przyjdzie o 11, o 13 właśnie ten pan od drzwi, firma związana z drzwiami, Boże, zajmująca się drzwiami, ale jestem po prostu coś w nocy. I ten, i co? No i tak, i fajnie, i za godzinkę, bo jest 10 mniej więcej, za godzinkę przychodzi mój zespół na próbę do mnie, trochę pośpiewamy, no pośpiewamy to za dużo powiedziane, bo dopiero, czekaj, bo spadniesz, bo dopiero tak naprawdę zaczynamy, więc tam wiecie, ogarniamy dopiero te kawałki, no ale pośpiewamy, pośpiewamy, coś tam już porobimy i poustalamy, no i co, no i tyle w zasadzie na razie. Więc się bardzo, bardzo cieszę, że tak się to dzieje, wszystko idzie do przodu. Jestem trochę wkurzona, ponieważ dopiero jutro będzie trzeci tydzień, jak mam paznokcie zrobione i już mi się tutaj dwa paznokcie oderwały. No oderwały się jeszcze, jak się już oderwały, to ten jeden się jeszcze zahaczył, bo wiecie, taki zawsze jest cieńszy, zahaczył się, ostry był, dalej jest zresztą ostry i jest teraz krótki, więc jak jutro będzie mi robiła, to pewnie będzie musiała na żelu mi troszkę przedłużyć, no żeby jakoś wyrównać te paznokcie, bo teraz są nierówne. Ta ręka spoko, choć tutaj się już też trochę rozwarstwia. Nie wiem, słuchajcie, czy to tak ma być, bo jutro mija 3 tygodnie, ale to się stało już jakieś parę dni temu, więc tak naprawdę to minęło 2 z haczkiem. Nie wiem, mnie się wydaje, że jak ja robiłam w innym miejscu, to mi się te paznokcie dłużej trzymały, ale może się mylę, może mi się też trochę coś zmieniło, może moja płytka jakoś jest, nie wiem, nie znam się na tym.
Tak więc nie wiem, czy to może być wina jakby jakichś moich tutaj po mojej stronie, czy raczej po stronie osoby, która mi to robi. No nie wiem, po prostu no trochę zaczyna mi to martwić, bo mam fajnie, mam blisko, ale no jeżeli się okaże, że wiecie co, już po raz kolejny tak będzie, bo już to jest po raz kolejny, bo poprzednim razem też tak było, że trochę dłużej co prawda, bo po 3 tygodniach, ale też mi jeden odpadł, 2 mi odpadły też wtedy. Jeżeli tak się będzie powtarzać, jeżeli teraz następnym razem jutro zrobię i też tak się stanie, że po 2 tygodniach, no to powiem szczerze, będzie, no będę chyba szukać kogoś innego, bo no sorry, ale no, no myślę sobie, ja tak słyszałam i tak jak pytam ludzi, różnych koleżanek, no to 3 tygodnie to jest spoko. Już jakby powyżej 3, no to faktycznie się już tam coś może dziać, ale do 3 jest naprawdę spoko. No a wiecie, 2, to nie, no sorry, no 2 razy w miesiącu, to sorki, 140 zł, nie, ani mowy nawet nie ma, żebym tak sobie na to pozwoliła. No więc jestem trochę zła na to, no bo, no co, no brzydkie mam, nie będę narzekać. No tak jest po prostu, więc idę jutro, zobaczymy, co tam ta pani na to powie w ogóle. No nie wiem, czy to jest kwestia też tych środków, które oni mają, w sensie, którymi ona się posługuje, wiecie, tych tam wszystkich rzeczy, które są potrzebne do zrobienia tego, tych hybryd. No nie wiem, nie wiem, coś to tak, nie może tak być, że to będzie 2 tygodnie. No, nie może tak być, absolutnie. Więc taka sprawa. I to na razie tyle w tym wejściu. Widzimy się później. A, jeszcze sobie przypomniałam, że muszę że chcę Wam powiedzieć, co będę robić na święta, oprócz tego, co Wam pokazałam, czyli że tam ta szynka i w ogóle. To wymyśliłam sobie, że na śniadanko wielkanocne, które jemy zawsze w domu, będę robić jajka faszerowane. Bardzo fajny przepis znalazłam w Thermomixie, to jest jakiś nowy z tego roku chyba. Jajka faszerowane, które mają taki dosyć fajny farsz, bo tam jest nic wielkiego, a jednak pyszne. Jakieś, no żółtko to wiadomo, bo to żółtko się zawsze wyciąga i daje się do farszu. Żółtko, pomidor, bazylia i chyba ser mozzarella. No to powiem Wam, że brzmi pysznie, więc na pewno zrobię sobie te jajka, bo one myślę sobie, że są pyszne, ale też myślę, że bardzo ładnie wyglądają. Mogą bardzo ładnie wyglądać, więc no jajka będą. Chciałabym zrobić też pasztet taki wielkanocny i to jest taki pasztet również z jajek i jakiś tam jeszcze, wiecie, bułka tarta, coś tam... Coś tam jeszcze jest, ale już tak teraz jakby dokładnie nie pamiętam. Aha, chyba jakiś tam pęczek koperku, pęczek szczypiorku, jakieś takie rzeczy. No, więc chciałabym zrobić ten pasztet na śniadanko. Będzie ta szyneczka, będą te jajka faszerowane, no zwykłe jajka i wszystko to z koszyczka i myślę, że to w zupełności wystarczy. U nas żurku się nie robi raczej na śniadanie, bo to już jest za dużo, u nas nikt tego by nie zjadł po prostu. I też myślałam o sałatce, ale też stwierdzam, że nie będę robić sałatki, bo to się tylko tak wydaje, ale naprawdę nikt tego nie zje, po prostu. I to potem leży, a zresztą ja też z sałatkami mam trochę problem, w sensie mogę jeść, ale też jakieś tam nie wszystkie, bo czasem jest mi niedobrze, więc nie, myślę, że nie będę robić sałatki, po prostu. No, także to tak się chciałam z Wami. A, no i jeszcze oczywiście ciasto. Zamierzam zrobić ciasto, które nazywa się stokrotka i jest również w przepisie na Thermomixie, więc to ciasto zamierzam zrobić. Nie wiem, czy zrobię tego mazurka, którego robiłam w zeszłym roku. Może spróbuję namówić mamę, żeby go zrobiła. Nie wiem, pomyślę nad tym. No, tak, bo do mamy jedziemy w niedzielę, to może mama by zrobiła tego mazurka. Ale no muszę z nią porozmawiać. Może ja się zdecyduję, to może zrobi. Bo ja nie wiem, czy... Nie wiem, czy mi się będzie chciało. Kurczę, nie wiem. Aż tyle. Zobaczymy. Więc widzimy się za chwilę. No i tak, już moi drodzy, tak jest po próbie. Byłam już spotkać się z panem od drzwi. No i w zasadzie pan pomierzył wszystko. To działa tak, że on wysyła to do sklepu. Ja teraz muszę jechać do sklepu. Muszę sobie tam wybrać, jakie drzwi chcę. Zarówno do łazienki, jak i te takie... nazwijmy to wejściowe, chociaż to nie są całkiem wejściowe, tylko takie drugie, bo ja będę mieć jedne drzwi i wejściowe, które są i drugie muszę tam wymienić, no więc te. Parapet też sobie u nich zamówiłam, znaczy w sensie no, zamówię na pewno, wybiorę jutro. Wszystko jest pomierzone, więc jutro tam pojedziemy, pozamawiamy. No i na takie drzwi czeka się od 4 do 6 tygodni, więc pewnie wystartuję w tym moim gabinecie bez tych drzwi. Bo ja już muszę od maja tam wystartować, dlatego że już wypowiedziałam gabinety, więc jakby no tak. Więc pewnie tak będzie, że wystartuję po prostu bez drzwi. No,
No i co? No i fajnie, i super. I przyszłam do domu, zjadłam sobie obiad i teraz tak trochę siedzę i kończy się tam montować jeszcze w mojej łazience coś i jak już ta łazienka będzie gotowa, to Wam pokażę. Pewnie nie wiem, czy już w tym vlogu, czy nie, ale no jakoś już to będzie dzisiaj zakończone całkowicie, bo tam jeszcze czekaliśmy na parę rzeczy, tak jak Wam mówiłam. No, ja teraz siedzę i tak w sumie trochę zaczynam sporządzać jakąś listę zakupów, zaczynam się zastanawiać, wiecie, co mi potrzeba do tych wszystkich rzeczy, które chcę zrobić, o których Wam mówiłam, tak, że tak trochę jestem, wiecie, trochę jestem w gabinecie, myślami, trochę jest z tym remontem, trochę jestem w tym, co trzeba na święta, co bym chciała zrobić, w zakupach i w ogóle we wszystkim. I jeszcze w porządkach, o, bo chciałabym jednak, żeby trochę tak poogarniane było. No ale ja tutaj w kuchni mam do wysprzątania trochę rzeczy. Podzieliliśmy się z chłopakami, także jakoś to myślę, że pójdzie. No, także teraz siedzę i robię listę zakupów. No zobaczcie tego słodziaczka. No zobacz, kulka zwinięta na krzesełku. No jestem bardzo, bardzo piękny i słodki. Uszka się ruszają. No i śliczny jesteś, naprawdę. Jesteś cudny. Hej kochani, widzimy się w piątek. Ja właśnie się wybieram teraz na paznokcie. Także zobaczymy, co tam dzisiaj wymyślimy. Ja tak jak Wam mówiłam, mam nadzieję, że te paznokcie się wreszcie będą trzymały trochę lepiej, bo jakoś no, nie do końca jestem zadowolona z tego, co ogólnie teraz mam. Ubrałam sobie dzisiaj taką fajną koszulę. O, widzicie to? Jest taka trochę luźniejsza, dłuższa. Mam do tego czarne spodnie, zwykłe rurki. Zrobiłam sobie kawę i właśnie przed chwilą wrzuciłam do niej słuchawkę. Tą taką małą AirPodsa. Działa, ale na razie źle. Miejmy nadzieję, że jak wyschnie, to się poprawi. Podła mi z ręki, podła prosto do kawy. To trzeba mieć szczęście. Nie widzieć i wyrzucić, wcelować w kubek. Proszę bardzo, pokazuję Wam moje paznokcie. Taki mam ładny kolorek. Podobno piękny. Proszę się zachwycić. Przygotowuję sobie, moi drodzy, szyneczkę do roboty, taką do gotowania. Tutaj ona jest fajna, bo ona jest już gotowa, taka wiecie, w siatce, więc to mi się naprawdę podoba fajnie. Nawet to było dla mnie zaskoczenie, jak ją wyciągnęłam, że ona jest w siatce. Bardzo ładnie pachnie, tak wędzono, taką wędzonką. I tutaj do garnka włożyłam już czosnek, różne przyprawy, takie wiecie, zioła. Włożyłam majeranek. Przyprawę włoską, bo ją bardzo lubię, ją daję do wszystkiego. Dałam jeszcze, co ja tutaj jeszcze dałam, czekajcie. Liście laurowe, o właśnie, muszę jeszcze dać. Ziele angielskie dałam. Zioła prowansalskie. No takie tutaj daję rzeczy. I jeszcze, tak jak mówię, zaraz dam liść laurowy. I zaleję to wodą i po prostu... I po prostu co? Zagotuję tą szynkę, tak 10 minut, zostawię i jutro znowu zagotuję. Tam jutro pogotuję ją trochę dłużej i będzie gotowa już do zjedzenia. Tam, moi drodzy, robi mi się pasztet wielkanocny. Jest to pasztet z... Jest to pasztet z taki, wiecie, typowy wielkanocny, czyli z jajek. To jest jedna rzecz. Tutaj robi mi się ciasto. Ciasto nazywa się wiosenna stokrotka. Robi mi się w Thermomixie. Dopiero zaczęłam właściwie to robić. To jest druga sprawa. No tutaj to już takie, wiecie, gotuje mi się mięsko. Tutaj mam szyneczkę już ogarniętą, w sensie zrobioną. Ona się tylko teraz tak jeszcze moczy, dochodzi do siebie. Mam już zrobione jajka. Tutaj proszę bardzo. No i powoli, powoli będzie się organizował koszyczek. W zasadzie jeszcze oprócz tych faszerowanych jajek to już nic nie będę robić. Także takie rzeczy. No może to jakoś super idealnie nie wyszło, jeśli chodzi o kwiatka, bo to powinno być w takiej formie, wiecie, silikonowej takiego kwiatka w kształcie, ale ja nie miałam, więc zrobiłam jako kółko i narysowałam takie, jak widziałam. W sensie nie widziałam.
i narysowałam takie o. Natomiast tutaj mam pasztet, proszę bardzo, zrobiony, gotowy. Tadam! Zobaczcie, jaki sukces osiągnęliśmy, mianowicie wreszcie ogarnęłam przyprawy w taki sposób, że zamówiłam sobie te słoiczki, co Wam kiedyś pokazywałam i ponaklejaliśmy naklejki, takie okrągłe dla widzących i też brajlowskie, więc tutaj ja sobie będę mogła, wiecie, z szuflady sięgać w ten sposób, że sobie będę dotykać palcem i będę wiedziała, co wyciągam, a widzący będą widzieli tutaj te naklejeczki. Nie ma tutaj co prawda jeszcze wszystkich, bo jest 24 słoiki i wszystkie zapełniłam i jeszcze mi zabrakło, więc muszę domówić. Ale no fajnie, bardzo się cieszę, bo to już naprawdę jest tak uporządkowane. W zasadzie w szufladzie zostały mi tylko takie zapasowe. Tutaj będę mieć, po prostu jak się tam coś skończy. I też ewentualnie takie rzeczy, tutaj słodkości, które mi po prostu na razie brakło słoiczków, ale też one będą ogarnięte. Także no fajnie to będzie wyglądać. Proszę bardzo, tak wyglądają moje faszerowane jajka. Dekoruję je tutaj może jeszcze listkami bazylii i tyle. I otóż tak będzie wyglądała jutro. Będzie wyglądało nasze śniadanko między innymi. Moi kochani, przyszłam, żeby złożyć Wam najpiękniejsze, najserdeczniejsze życzenia. Zdrowych, spokojnych, pięknych, błogosławionych świąt wielkanocnych. Chciałabym, żebyście przeżyli te święta w spokoju, żebyście przeżyli je w wspaniałej atmosferze w gronie rodzinnym, żebyście uświadomili sobie, co dla Was w życiu jest najpiękniejsze i najważniejsze, żebyście byli szczęśliwi, zdrowi i żebyście po prostu przeżyli te święta tak, jak sobie życzycie. Ja już będę kończyć i widzimy się w kolejnym vlogu. Buziaczki, pa, pa!